O! 53 żyćko, przyda się. Oczywiście, że tak. Mój ulubiony Metro Speedway. Zabierzemy się teraz za niego. Bardzo go lubię ze względu na soundtrack, jak i ogólnie sam pomysł na poziom. Tu przy okazji macie japońską nazwę, o ile jest. Pierwotnie poziom ten miał nazywać się City Speedway. Jest to jeden z tych poziomów, który nie ma innej nazwy w wersji japońskiej, a więc nazywa się w wersji japońskiej tak samo jak w wersji amerykańsko-europejskiej. I ten poziom polega na tym, że po prostu musimy zrzucać sobie gołębie i inne tam, wiadomo, przeszkody, które tutaj będziemy mieli na czas. Oraz jest tutaj taka bardzo ciekawa i interesująca misja. O, patrzcie, jaki teraz mroczny segment z serii Spyro, nie? To jest atakowanie dzieciaków, Bogu ducha winnych. Co te dzieciaki zrobiły smokowi, nie mam zielonego pojęcia, ale no... Jest grubo, proszę państwa, jest grubo, jeżeli takie rzeczy już pojawiają się w grze dla małych dzieci, przypomnę. Uwielbiam ten soundtrack. Najlepszy soundtrack ze Spyro 2. Naprawdę mówię to bez cienia ironii. Bez cienia jakiejkolwiek ironii. Co? The fuck? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie był ten gołąb. Ale no wiem, że to już ogarnęliśmy, tak więc... Gołębie, swoją drogą ulubiony przeciwnik mojego serdecznego kumpla z YouTube'a Bio, którego pozdrawiam. On bardzo lubił się nad gołębiami pastwić. Więc myślę, że to był jego ulubiony poziom. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to był jego ulubiony poziom. Pewności stuprocentowej nie mam. No bo skoro widział swoich przeciwników, no to czemu bym miał nie lubić tego poziomu? Żeby pastwić się nad, kurde, biednymi gołębiami. Wstydziłbyś się, Dawidzie. Naprawdę, wstydziłbyś się, Dawidzie, kurde. Nieładnie tak się zachowywać. Co to ma znaczyć? No ale dobra, no poza zwykłym speedwayem to oczywiście nie obyłoby się bez dodatkowej misji, którą swoją drogą bardzo lubię, bo jest ona przyjemna. Za dzieciaka nigdy z nią nie miałem problemów, ale miałem natomiast problem ze znalezieniem tej misji. Ale teraz z perspektywy czasu nie ma żadnego problemu, gdyż ona nie jest jakoś super... super tajnie schowana. Tylko musimy najpierw ja muszę sobie przypomnieć, gdzie ona dokładnie była. Ale o ile mnie pamięć nie myli, to gdzieś ona tutaj będzie. Muszę sobie tutaj kamerę tak odwrócić. Musimy znaleźć wodospad. O, był wodospad. Tak jest, tutaj jest. We've been having a crime problem here in Metro Speedway, but I think you might be able to help. A band of cat burglars have been raiding my re-election funds by scaling the walls of the buildings. Would you be willing to help get rid of them? Więc tak, prezydent
z poziomu Metro Speedway ma jeden problem. Jest to sprawa kryminalna, tak jak on to ujął, taka bardzo wagi państwowa. Mianowicie Buldin... Kurde, nie wiem jak oni się nazywają. W każdym razie te gnojki, które są w tym poziomie, zarąbały worek z kasą. No i naszym zadaniem jest odnalezienie tych worków z kasą, ale do pomocy będzie nam potrzebny Hunter. Great! The Hunter has been able to knock the scoundrels off of the buildings, but we need you to catch the loot before it lands in the canal and is lost. The Hunter is waiting for you outside. Good luck! Myślę, że nikogo nie powinien zdziwić fakt, że Hunter jest tutaj również w tej misji, ponieważ on jest w każdej misji. W każdej misji w Speedwayach. No, tutaj mamy właśnie tych gnojków, którzy zarąbali worek z kasą. I Hunter będzie po prostu strzelał do nich, a my będziemy po nich łapać ten worek. Mamy 12 worków z kasą do zgarnięcia. Więc musimy się pośpieszyć, ponieważ oczywiście worek z kasą może powędrować głęboko na dno oceanu, a tego byśmy chyba nie chcieli. No właśnie, nie chcielibyśmy tego, a się stało. No i teraz mamy ogarnięte. I jeszcze jeden. Yes! Mamy to! Ta, oni teraz poczują, co to znaczy konsekwencje, tak zwana lekcja pokory. Dobra, poziom zrobiliśmy na 100%, super, możemy zapisywać. I stoczyć walkę z Gulpem. Drugim przydupasem Ripto. Bo jeden już dawno gryzie ziemię, czyli Krusz. Well done, Spyro. Ona powie to samo, tak więc oczywiście. You'll have to jump down the hole in the floor to get to where Ripto and Gulp are waiting. I can help you out a little bit. I tamed a few pterodactyls from Skilo's Badlands. They'll be dropping objects that you can use to fight Gulp. Aha, pterodaktyle ze Skilo's Badlands tutaj będą. No spoko, fajnie. Nie mogę się doczekać spotkania z nimi. Naprawdę, skaczę z radości na samą myśl. Gulp's Overlock. Spadamy w dół, na główkę. Dobra, zobaczymy co tu będzie się działo. Gulp, we've finally made Avalar ours. You've earned a special reward. Gulp, what is it, boy? Oh, the fairy. Here you go. You singed my cape. Dragon, you are really starting to get on my nerves! Say goodbye, Flame Breath! Gulp! Lunchtime! Gulp! Finish him off and you can have all the fairies you can eat! I'm going to enjoy this! Okej, dobra, nie podskakuj tak, bo zaraz zostaniesz zgaszony jak, kurde... Pet na dworcu, Ripto, nie podskakuj. No, pterodaktyle będą nam pomagać, ponieważ one będą nam zrzucać tak zwane rzeczy... Tak, tak zwane rzeczy, tak zwane, można by powiedzieć... Coś, co pozwoli nam unicestwić Gulpa. Konfrontacja z nim jest bardzo prosta. Wydaje mi się, że on nawet chyba jest prostszy od Krusza. Tak przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. W ogóle arena z Gulpa jest taka bardzo ładna, muszę przyznać. Aby miał drugą rakietę, by dostał podwójny damage. Ajajaj. Aj.
dzieciaka, jeżeli chodzi o moje wspomnienia, no to Gold sprawiał mi, oj, ogromny problem, mogę powiedzieć tylko tyle. No sprawiał mi problem niemały, nie? Nie wiem jak będzie teraz, bo teraz mnie, kurde, dopada chyba jakaś klątwa. Ha, dopadła mnie nawet klątwa, muszę przyznać. O Jezu, 5 punktów zdrowia muszę mu znowu zjechać, ja pierdziele. Dobra, znowu on ma 5 punktów zdrowia, ale ja niestety mam 0. Bo tak naprawdę ja jestem już na strzała. Nie ukrywajmy tego. Kurde, gdybym zebrał tę rakietę, miałby on teraz 3 punkty zdrowia! Kurde! Ja pierdzielę, ale słabo. Dobra, jestem z powrotem. Tym razem jestem lepiej przygotowany, tak więc może jakaś antyklątwa albo coś, cokolwiek. Jeszcze tylko 3 życia, damy radę. Nic nas nie powstrzyma od pokonania Galpa. Gdybym jeszcze zebrał tę rakietkę, to by zaraz miał tylko jeszcze jedno życie. Kurczę. Yeah. Oj, jestem naprawdę cienko. Ale mnie ten kurczak uratował w ostatniej chwili. Jezu. Spyro, you did it! Whoa! Alora, where'd you come from? I was just outside the castle in Autumn Plains. The castle is now free again! There's no sign of Ripto. And since you've been around, the creatures of Avalar are finally starting to get along. Since you've done so much for Avalar, and since I know you really missed being on vacation, we really wanted to do something nice for you. It's not much, but we hope you like it. Wow, this is great! Aren't you gonna join me? No. I'd like to, but I've gotta go check on the professor in the winter tundra. He's still trying to fix the super portal so we can send you home. Oh! That sounds interesting. I think I'll just hang out here for a while and soak up a few rays. Hey! Where'd Alora go? I better follow her. Tja! Jasne! Mhm. Ripto na pewno dał sobie spokój. Mhm. I think I've finally come up with a way to access the Dragon Worlds from the Super Portal. This power crystal should give us the extra boost that we need. Just a few more calculations to set it up. I think I have it. Excellent! Everything is finally ready. We're going to need a lot more orbs, but with the power crystal boosting it, the Super Portal should work again. So, you thought you had gotten rid of me. Well, I'm afraid not. I persuaded that fat bear Moneybags to sell me a few bombs. Quick, the power crystal. Don't even try it, book boy, or you'll be the world's smartest pile of ashen. This is just what I need for a new scepter. Hunter, do something, quick! Hey, give that back! Well, I tried.
You little fools! After I destroy you all with my new scepter, I'm going to rename this place Riptonia! No i niestety, Spyro sobie odpoczął. Naprawdę bardzo sobie odpoczął. Normalnie prima sort to był odpoczynek. No niestety, Ripto powrócił. Myślę, że się każdy chyba domyślał, że powróci on. No nie oszukujmy się, nikt nie jest na tyle głupi, żeby nie domyśleć się i faktów nie połączyć. A więc wrócił i... no... robi tutaj... burdę w Winter Tundrze albo w zimowej tundrze. A Spyro miał już odpoczywać, bo ten Power Crystal miał zabrać Spyro już do świata smoków. A tu jednak niestety nic z tego. Spyro, Ripto's still alive and he's locked us out of the castle. Even worse, he's stolen our new Power Crystal for the super portal. Ta super portal. Collecting enough orbs, you'll be able to get the power crystal back from Ripto, and we can send you to Dragon Shores. No właśnie. Musimy zdobyć na nowo ten power crystal, bo jak go nie zdobędziemy, no to niestety nie będziemy mogli dostać się do Dragon Shores. A to jest, jak to się mówi, nasz priorytet. No i w tym świecie byśmy nabyli moc Headbasha lub umiejętność o nazwie Headbash. I w niektórych tych kamlotach jest ukryty właśnie orb. Albo klejnot w zasadzie. Bo w jednym z tych kamlotów, jak widzieliście, był normalnie orb. No i tutaj takimi pasywnymi zwierzątkami są pingwinki. A teraz posłuchajcie sobie tej pięknej melodii. Tego bardziej motywu niż melodii, no ale co chcemy... znaczy, jak chcemy sobie to oczywiście nazwać. A ja sobie tu na spokojnie będę eksplorował, więc słuchajcie teraz. Pomimo, że nie lubię zimy w grach, to naprawdę jest to jeden z moich ulubionych motywów. Ale dobra, już słuchajcie sobie trochę dłużej, bo ja nie chcę tutaj tak ciągle przeszkadzać i przerywać. A więc słuchajcie sobie na spokojnie. One last Speedway adventure for you, Spyro? It's not that expensive, you know. You've chosen wisely. I bet a quick dragon like you will win your money back in no time. Canyon Speedway. Ostatni Speedway w ogóle w grze tutaj odblokowaliśmy sobie. Może go nawet dzisiaj zrobimy na spokojnie, ale zrobimy tylko jego i będziemy myślę, że kończyć sobie. Bo naprawdę dzisiaj sporo żeśmy zrobili. Nie licząc oczywiście tego, że żeśmy sesję na kilka dni rozłożyli. Tak naprawdę, naprawdę dużo żeśmy ogarnęli sobie. Bo już teraz to tak naprawdę nam zostaje bardzo malutko, nie? A Canyon Speedway to jest jeden z tych, no, krótkich poziomów, nie oszukujmy się. Well, it's some consolation that you've collected so many orbs. My high-tech portal here will take you to Cloud Temples. Cloud Temples, to jest jeden też z fajnych poziomów. Chociaż w Cloud Temples jest jedna sekcja, której bardzo nie lubię, no ale dojdziemy do tej sekcji, spokojnie, spokojnie, tego to się martwić nie musi. Kurde, jak ja uwielbiam motyw zimowej tundry. Tundry w sumie. Bardzo ładny jest, piękny w ogóle, naprawdę. Taki jeszcze bardziej uspokajający od pierwszych dwóch, nie?
Bardzo fajna sprawa. No i tu jest ten ogromny portal, gdzie w ogóle też była cutscenka, jak walczyliśmy z Kruszem. To tutaj była wspominka, jak Ripto z Galpem oraz Kruszem dostali się do Avalaru. No i właśnie tutaj tam ta cutscenka miała miejsce. I swoją drogą jestem ciekaw, czy mamy już wystarczającą ilość orbów, żeby skopać dupę temu, kurde, przebrzydłemu gangreniakowi Riptowi. A tu mamy portale w ogóle do poprzednich dwóch światów. Summer Forest oraz Autumn Plains. All right, Spyro, you've got the orbs. Defeat of Ripto is only moments away, right? Right? Well, anyway, good luck. He's right through this door. I tak naprawdę, gdybyśmy nie robili gry na 100%, to tutaj byśmy mogli zakończyć już let's play i polecić na Ripto. No jako że robimy na 100%, to na razie nas Ripto nie interesuje. Jakby swoją drogą się nim zainteresujemy, innym razem. Już on niech się tutaj nie martwi na brak zainteresowania, niech lepiej se poczeka. Niech on już lepiej nie narzeka na brak zainteresowania z mojej strony. No w ogóle kiedyś myślałem, że będą klejnoty, a się okazuje, że klejnotów nie ma. Ciekawa sprawa. I teraz muszę zobaczyć, gdzie są ostatnie klejnoty. Gdzie są ostatnie klejnoty? Ostatnie klejnoty chyba będą tutaj. W sensie nie tutaj, ale będą wyżej. Kurde, lubię tą zimową tundrę. Ja wiem, że się powtarzam, ale po prostu tak jakoś muszę zwrócić na to uwagę po raz kolejny. Możecie również wy napisać w sekcji komentarzy, jaki jest wasz ulubiony świat i czy poziomy, które robiłem, są dla was w jakimś sensie nostalgiczne, czy nie są. I can see you've learned the value of orbs, Spyro. This touchy gate should work perfectly with the help of your impressive orb collection. Metropolis. A, czyli dzięki temu, że mamy wystarczającą ilość orbów, to jeszcze odblokowujemy sobie dodatkowe poziomy, które... Znaczy dodatkowe poziomy, poziomy wymagane, których... no, które moglibyśmy zrobić, ale... Ale... Znaczy, dobra, nie wiem, co chciałem powiedzieć, nieważne, nie interesujmy się już tym. O, i mamy Winter Tundrę zrobioną na 100%. Zapiszujemy sobie, zapisujemy, a nie zapiszujemy. Nie chcę zapisywać drugi raz na razie. Za niedługo sobie zapiszemy drugi raz. A teraz możemy sobie zejść na dół. Bo czeka nas Speedway, którego trzeba ogarnąć jeszcze dzisiaj. Zresztą poczekajcie, mogę wam nawet pokazać, że to nie jest jakiś super długi świat. No, mamy tylko tak naprawdę ile? 4 poziomy, nie licząc Speedwayu. No proszę was. To będzie naprawdę, kurde, nic tylko... ta formalność. Canyon Speedway. Let's go. Tu macie na dole japońską nazwę, jeżeli jakaś jest. A ja się poprawię. No. To jest jeden z moich też ulubionych Speedwayów, ale bardziej darzę sympatią Metro Speedway, ale ten też nie jest zły. Jest taki bardzo przyjemny, bym powiedział. Przyjemny w odbiorze. I fajny soundtrack tutaj przy okazji leci. No, gdzie jest ten ostatni, ten? Kozioł. A, tu jest kozioł. Nie zdążę, kurde.
Ajajajajaj. Właśnie tych chciałem gnojków znaleźć. Już teraz znalazłem, ale no wiecie o co chodzi. Dobra, jeszcze musimy te okręgi znaleźć i będzie cacy. Czy będzie mi to dane to znaleźć w tym momencie? To się przekonamy. Ha, oczywiście, że się udało. Ładnie, żeśmy to ogarnęli. I quit. Teraz musimy tylko znaleźć Hunte... Jaki quit? Huntera mamy znaleźć, Boże Święty! Dobra, Hunter tu będzie. Dokładnie tak. All right, Spyro. Are you ready to try out my plane? I just fixed it, and I'm pretty sure it won't crash now. Okay, Spyro. Here's what you've got to do. I've got the plane on remote control, so all you have to do is hit the targets with your machine gun. Press circle to fire the gun, and use the D-pad or analog stick to aim. Okej, okay, D-padem lub analogiem możemy kontrolować ten samolocik, a kółkiem strzelamy. Spoko. O, to jest fajna minigierka, no bardzo ją lubię. Choć nie powiem, czasami zdarzało się, że nie potrafiłem jej za pierwszym razem zrobić, ale zobaczymy jak pójdzie teraz. Mamy 25 balonów do zestrzelenia, tak więc nie powinno to stanowić żaden problem. A jednak stanowi problem. No teraz nagle nie stanowi problemu. No dziwne, no. Dziwna sprawa. A, no i przy okazji mogę trzymać kółko, a nie kurde... naparzać jak jakiś jełop. No, zapomniałem kompletnie o tym, że przecież mamy trzymać kółko, a nie... ten. A nie kurde naparzać, jakbym kurde miał, nie wiem, coś z głową. Hey, you nailed all of the targets. It must be because you had such a good pilot. No, dziękuję, że mnie nazywasz dobrym pilotem, ale medalu za to nie dostaniesz. 13 orbów do końca gry nam zostało tylko i wyłącznie, tak więc... No. No właśnie. No właśnie. Wracamy do zimowej tundry i będzie można, kurde, zakończyć przygodę na dzisiaj. Jak nasz guidebook wygląda? No, 4 poziomy zostały. Zapiszmy sobie. I teraz zobaczmy, ile będziemy mieli procent gry. 84, no to kurde, jesteśmy... No, 2/3 gry nadal mamy za sobą już, tak więc tylko 1/3 nam została. I to dosłownie 1/3, bo tylko 4 poziomy nas czekają. Z czego
nie wiem od którego zacznę, ale wolę chyba zacząć od tych... Lubię tutaj wszystkie poziomy, ale od tych takich bardziej trochę nużących po te fajne, czyli wolę te najpierw, z którymi miałem największy problem ogarnąć na początku, a te, z którymi miałem najmniejszy problem, ogarniemy sobie na samym początku. Znaczy na końcu, Jezus Mary, co ja gadam? Dobra, i w ten oto piękny, pozytywny, tym oto pięknym, pozytywnym akcentem żegnam się z wami ja. To byłem ja, to byliście wy, a to jest Spyro, który sobie stoi na tle tego pięknego pałacu w zimowej tundrze. Ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zostawcie subskrybera ze dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, a jak nie, to w dół, uzasadnijcie dlaczego. Wbijcie na moje socjale, linki są pozostawione w opisie, by zapoznać się z tym, co się tam dzieje na tych moich socjalach. I nagrywam to 31 lipca o godzinie 16:34. Dzięki za uwagę, życzę wam drugiego dobrego miesiąca wakacji, byście we wrześniu mogli przywitać szkołę. Tak więc życzę wam udanego sierpnia. I udanej pogody, i udanych wakacji, póki jeszcze one są. Trzymajcie się, cześć i elo!